wygrywacie drugi mecz półfinałowy. I to chyba bardzo dobra wiadomość przed kolejnymi spotkaniami, bo cel, przynajmniej ten połowiczny, jakim było jedno z dwóch zwycięstw, został osiągnięty. Tak, jest remis i rywalizacja jest zacięta, więc cieszymy się, że mamy jeden mecz wygrany na wyjeździe i teraz wracamy do siebie wygrać kolejne mecze. Jak ten drugi mecz różnił się od tego pierwszego? Czy to były mecze podobne, czy dwa zupełnie inne spotkania? Myślę, że to były podobne mecze. Bardzo intensywne. My bardzo mądrze się broniliśmy i te mecze były bardzo podobne i wszystkie będą tak samo wyglądać. W tym wczorajszym spotkaniu tak naprawdę trzecia tercja zadecydowała o tym, że nie udało wam się wygrać. Czuliście trochę też te trudy rywalizacji z JKH? Wszyscy mówią o tych trudach i w tej formie troszkę takiej, że możemy być w dołku przez te 7 meczy, ale ja uważam, że jednak te zwycięstwa nas poniosły i tu nie ma większego znaczenia, po prostu cały czas trzeba grać i już nikt nie myśli o zmęczeniu. Tak to jest. Dzisiaj chyba takim jednym z wielu bohaterów był John Murray, bo on bardzo długo skutecznie powstrzymywał te ataki Gieksy. Przepraszam, Krakowie oczywiście. No tak, po to mamy Johnego, żeby bronił i on się w tym bardzo dobrze sprawdza. Zwłaszcza jak jest pod presją, to są jego mecze i dobrze, że go mamy. Wracacie teraz na swoje lodowisko, na dwa kolejne spotkania. No i tutaj moglibyśmy powiedzieć, że teraz to po waszej stronie jakaś taka delikatna przewaga jest w tej serii. No ale patrząc po rywalizacji z JKH, no to ten atut własnego lodu nie do końca się sprawdza. Myślę, że teraz będzie trochę inaczej. To są zupełnie inne mecze niż z JKH, nie ma co porównać, tamta seria to już jest przeszłość. I teraz będziemy u siebie, będziemy mieli pełną halę, kibice nam na pewno pomogą, no będzie bardzo fajnie. Po tym ostatnim sezonie, mistrzowskim sezonie Gieksy, w tym sezonie na pewno wielu kibiców, wy sami na pewno liczycie na powtórkę. No ale od początku ten sezon nie układa się do końca tak, jakbyście tego sobie życzyli. Ja myślę, że to jest tak, że my tak naprawdę na nic nie liczymy. My chcemy wygrywać każdy mecz, chcemy każdy mecz zagrać dobrze i to, co było w zeszłym sezonie, już nikt tego nie pamięta tak naprawdę. To jest przeszłość i skupiamy się na tym sezonie. On wyglądał tak, jak wygląda, ale teraz jesteśmy w półfinale, mamy 1-1 z Krakowią, jest wszystko dobrze. Ty niedawno wróciłeś po kontuzji i to chyba był taki też wyścig z czasem, żeby zdążyć przede wszystkim na play-offy. Jak mógłbyś pokrótce powiedzieć, jak obecnie ten twój stan zdrowia wygląda? Czy czujesz się już w pełni sił? Tak, jestem 100% tak zdrowy. Więc czego możemy się spodziewać w kolejnych dwóch spotkaniach tej serii? Na pewno mocnej walki i walki o każdy centymetr lodu. No, czego się można spodziewać po play-offach?